Ma tu Pyzana kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej. Jest 30 maj 2020, sobota, więc wspólnie z kolegą Marcinem. Siema Marcin. Cześć, cześć. Postaramy się dla was coś nakręcić z tego wypadu. Marcinek, jak u ciebie dzisiaj? Jak u mnie? No standardowo. Klasyk i metoda. I metoda. I obydwie zarzucone, wypełniamy rejestry. Wszystko, żeby było na legalu i wędkujemy o to na tym zbiorniku i zobaczymy dalej, co przyniesie nam wędkowanie, pierwsze branie. Pierwsze branie, pierwsza ryba, a ja jeszcze podbieraka nie rozłożyłem, ale drodzy Państwo, na wstępie zanęciłem sobie łowisko i teraz mamy coś niewielkiego, niewielkiego, więc jedziemy z tym koksem. Oczywiście dzisiaj próbujemy dalej mieszanki z Marcela. Czyli inaczej skorupiaki na mączkach ze skorupiaków. I oto pierwsza ryba z dzisiejszego wypadu. Zobaczymy tylko co. Mamy jazia, ładnego, drodzy Państwo, jazia, zobaczcie, jazia, zobaczcie, i jest w pytkę, więc zwracamy rybie wolność i oto taki piękny osobnik wraca do wody. Nic dodać, nic ująć. Płyń byku po kogoś dorosłego i nie jestem na zero. Ok. Siedzi coś. Drodzy Państwo, przełożymy na tą stronę rybkę. Weźmiemy sztycę nową i zobaczymy, co się dzieje. Ok, ściągamy zdobycz. Ok, Marcina tam wchodzi. Po zanęceniu widzieliście. Mieszanka z Marcela daje radę. Drugie łowisko na mączkach. Z krabów. Tylko zobaczymy co. Idziemy do Marcina. Wędki ci weszła, Marcin. Chyba w zaczep wyszło. Weźmiemy ją z tej strony u Marcina.
Trzeba trzymać, aż wyjdzie. Zaczep weszło. Trzeba trzymać, aż wyjdzie. Zaczep weszło. Musimy rwać. Poczekam, aż wyjdzie. Co ci tam weszło? No ryba mi weszła tam. Widzisz, pa, w zaczep. No mówię ci, tu mi poszła, do ciebie, pa. Wiedziałem, że przechodziłeś. Weź ściągnij zestaw, Marcin. Ona tu weszła, w krzaki, a nie wiem, jakie jest dno. Zaraz będę na siłę ciągnął. A popuść ją. No. Może wyjdzie. No trzymam ją, nie? No, popuść ją. No, ale chcę, żebyś zestaw ściągnął, bo ona weszła w zestaw twój. Ściągnij tą jedną wędkę. Trzymam ją, chcę, żeby wiesz, popuściłem, żeby wyszła. Pa, luźno. Nie weszła w zestaw. Ona jest tu przy brzegu. No nie weszła w zestaw. Popuść ją, nie ciągnij jej na siłę, popuść ją, może wyjdzie. No to trzymałem już, pa, puść to mam, zaraz, Marcinku. No, ale może zaraz no. Wyjdzie. Nie mogę ją całkiem puścić, bo ona wiesz. Ale wyjdzie ci z zaczepu. Wiesz, nie wiem jak ściągać, pierwszy raz jestem z tej strony na tym łowisku, wiesz. A tu zobacz, ile chaszczy jest. Widzę. Ja bym ją puścił na trochę, zostawił. No to za chwilę wyjdzie. Przytrzymam, jak je to, wiesz. Karb na pewno był, wiesz. Kulka? Nie, dumblesy małe. Drodzy Państwo, stara śpiewka. Schodzimy, nie ma to tamto. Szkoda ryby. Ryby mi szkoda. Ryby mi szkoda, podajnika. Nie wiem, jak tu jest głęboko. No, szybko się robi głęboko. No szybko. Masz żyłkę? Daj. Masz? No, szybciutko się robi głęboko. A jak dno muliste? Tak. To chociaż przesądujesz. Ściągaj. Kołek jest taki z pół metra. Tak? Wystaje z dna. Wystaje z dna. Kołek jest. No i widzicie, drodzy Państwo, ryba weszła w kołek, nie było szans. Tak, Marcinku? No niestety. Kąpiel zaliczona. Chciałeś się tu kąpać i się wykąpałeś. Jest, pyte. Siedzi druga ryba, ta sama śpiewka, jedną straciłem dopiero co wchodziłem, jeszcze gacie mi nie wyschły, nie Marcinku? Tak. A tu kolejna, widzicie, kto sypie, ten zbiera, jak to się mówi. I to na Marcela, tą zanętę, wiesz. Wiesz, na skorupiakach, to wiesz. Do Marcina już nie pójdzie, nie pójdzie, ale idzie do ciebie znów. Tu kołki są wbite.
weźmiemy tu bliżej, bo tu kołki są. A nie chcę drugiej ryby stracić. Nie widzę jeszcze, drodzy Państwo. Ryba zaliczona. Ryba zaliczona. Japoniec. Piękny japoniec. No ładnie. To nie złocisty, nie. Więc, drodzy panowie, panie, Marcinku, ładny. Zobaczcie, jaki ładny osobnik. Ok, rybkę odczepiamy i taki bydlaczek wraca do wody. Odczepiamy rybkę. Piękny, Marcinku. Ładny, ładny. Grubasek. Ze szydyszki ma, nie? Spokojnie. Spokojnie. Zaraz, Marcinku. Ładny, ładny. Ładny, fajny, grubiutki. Więcej mam niż trzydyszki. Ładny, nie? Ładny. Dobrze. I płyń, byku. Odpływaj. Nie chcę. Nie chcę. Dobrze. I jest pytkę. No chłodno, ma dzisiaj padać, zimno ma być. A ja, widzicie, snę, dopiero z wody wyszło niedawno. Chciałem uratować rybę, ale kołek był wbity. Ryba się owinęła, odpłynęła. Gdzie są? Gdzie patyki, tam wyniki? Mieszaj, mieszaj. Mieszaj, mieszam. Branko było, ale się zbyło. Więc przerzucamy i wędkujemy. Dalej, dalej, dalej. Jest pytkę. Ok. Mieszanka jeszcze w pełni nie gotowa, ale już ją nabijemy. Ok. I tak się prezentuje mieszanka, na którą wędkuję. Pięknie pachnie, skorupiaki. Dobrze, więc zarzucamy do klipa. Rano parę szklanek wrzuciliśmy, przynęciliśmy, a teraz do klipa. Do klipa zamykamy. I jedziemy z tym koksem. Wędkując dalej, dalej, dalej. Więc bądźcie z nami, zobaczymy, co uda nam się jeszcze złowić. Przetrzemy mieszankę. I mamy świeżą, przygotowaną mieszankę. Ziarna zostawiamy. I tak to się prezentuje. Zobaczcie. Pulchna, idealna
mieszanka do wędkowania, czy to klasykiem z użyciem koszyczków zanętowych, czy też do podajnika, do metody. Ok. Pinka u Marcina, pierwsza rybka na pinkę. Drodzy Państwo, uważaj na ten patyk. Widziałeś, gdzie wchodziłem? Tam jest patyk wbity. One uciekają strasznie w tamtą prawą stronę. No, Marcinku, ci poszedł. O, ładny leszcz. Leszcz czy japończyk? Chyba leszcz. Nie, karp? Japończyk. Japończyk. Strasznie uciekają w tą prawą stronę. I rybka, drodzy Państwo, zaliczona, zobaczcie. Taki jak twój, ładny. No, ciutkę mniejszy. Ciuteńkę, no. Pięknie zapięty. I zobaczcie, jaki bączuś. Dobrze, trzymaj, odepnij. Marcinku. Wraca. Pójdź po kość dorosłego. No ale nie jesteś na zero już, nie Marcinku? Ładne japończyki. No, ładne, ładne. Ale złotego, nie? Złowić, nie? Takie japończyki można łowić. No i dobrze. Więc drodzy Państwo, wędkujemy. Pilnujemy zestawów. I oby nam rybki dopisały. Więc wędkujemy dalej. Większy Marcin. Większy? Niż ten wcześniej, no. No ten ładny, fajny taki grubi. Ten to już jest, wiesz. Taki jak mój ten pierwszy, ten to już jest ładny, na mojego damblesika. Pięknie zapięty, zobaczcie drodzy Państwo, taki byczek z wody PZW, nie inaczej. Więc Marcin rybkę odczepia. Już odczepia. I wracamy jej wolność i wędkujemy. Ja zrobiłem sobie schronienie, bo ma dzisiaj padać, Marcin tak samo. Ja też jakoś to ogarnąłem, owinąłem. Zobaczcie, no obkoło, tak aby to dzisiaj ręce i nogi miało, tak aby nie pomoknąć. No i wędkujemy, wędkujemy drodzy Państwo i zobaczymy, co dalej nam przyniesie to nasze dzisiejsze wędkowanie. A więc wędkujemy dalej, dalej, dalej i jest. Jest coś, więc ściągniemy coś niewielkiego tym razem, bo lekko idzie. Zobaczymy tylko co. Nie wiem. Albo mały karb, albo leszczyk. Nie widziałem. Lin. Lin. Lin? Lin. Pięknie. Drodzy Państwo, zielony książę zawitał, zobacz, zielony książę. Zielony książę, zobaczcie, drodzy Państwo, zielony książę, piękny linek. Ale wraca do wody i jest pytkę. I taki
Oto zielony książę. Linek wraca. Płyń po kość dorosłego, byczku. Okej. Jest pięknie, pięknie jeszcze raz. Pięknie po prostu w pytkę. Mamy pana Leszka. Zobaczcie. Japończyk? Pan Lesio. Leszcz. Więc szybko odpinamy i rybka wraca. Zobaczcie. Zaczął padać. A my siedzimy pod zadaszeniem. Marcin tak samo. Nieugięci. No i próbują coś jeszcze złowić. No i zobaczymy, czy uda nam się coś złowić. Ten zimny, deszczowy dzisiaj dzionek, sobotni dzionek, ale łowimy, wędkujemy, jesteśmy nieugięci i czekamy na jakąś fajną rybkę. A więc branie, trochę pada, ale jest coś. Siedzimy pod parasolem, nie moknąc, ściągamy jakąś rybkę. Zobaczymy tylko, co to. Nie muszę wstać, chcę czy nie chcę, żeby znów nie weszło w te kołki. Nie jest duża, ale próbujemy ją wyholować. Zobaczymy tylko, co. Podbierak, długa sztyca. I karaś chyba prawdopodobnie. Ryba zaliczona. Pomału. Piękny bączek. Drodzy Państwo. Ten to jest pa. Ładne Japońce, to są ładne. Zobaczcie, jaki piękny byczek. Więc rybkę odczepiamy. Zobaczcie. Jakie gruby. Zobaczcie, jaki piękny grubasek wraca. Wracaj. I rybka zaliczona, przerzucamy zestaw. Okej, tak się zapowiada ta pogoda, drodzy Państwo. Cała sobota i niedziela deszcze. Jutro ma być jeszcze gorzej, ale zobaczymy. A na tą chwilę wędkujemy dalej. Siedząc pod parasolem i tak to leci. A więc pada, ale coś jest niedużego. Czuć po kiju, ale już podbierzemy rybkę. Zobaczymy tym razem, co. Drugi jaś. Czy ładna płoć? Ładna płoć. Płoć ładna, wiesz? Tak? No ładna. Taka, drodzy Państwo, zobaczcie,
płotka. I rybkę, drodzy Państwo, wypuszczamy. Siedzi kolejna rybka, tym razem już coś większego niż ta płotka. Zobaczymy, prawdopodobnie może być Japończyk. Wolałbym, żeby był złocisty, chciałbym złocistego złowić. Taką wisienką by było na torcie, nawet niedużego. Więc drodzy Państwo, ściągamy coś, zobaczymy. Punktowo cały dzień rzucone podajniki, mniej więcej na jednej odległości, więc ryba powinna wejść. Pomimo tej niesprzyjającej pogody, niektórzy przyjeżdżają, zobacz. Tutaj pod wieczór biorą. Marcin, ja usłyszałem od paru osób, że pod wieczór. U mnie też fajna płoteczka. Też płotka? Tak, ale wypięła się. Spadła ci? To jest jak się podbieraka nie pisze. A ja mam karasia chyba, albo mały karp. Ale sztycę wziąłem, spróbujemy go tak podebrać. Drodzy Państwo, karp. Karpia mam, małego. No, poszedł. Ale mały był. Na drugiej wędce druga ryba. Był karp. Goły. Ale wiesz... Troszek? Nie, wymiarowy był. Zobaczysz na filmie. Ale widzisz, chciałem go podebrać na... bez sztycy na tym. Na krótkim? Na krótkim, no. I wiesz, i jak to się kończy? A trzeba było chociaż tą końcóweczkę sobie zapiąć. Ach, już. Wiesz, którą? I teraz co mamy? Lesia. Ta sama historia na krótkiej końcówce, bo już schowałem podbierak. No, patrzcie, hej! I Leszek poszedł. Widzicie, drodzy Państwo, jak to jest łowić na małe haczyki i jak nam o rybach tak nie zależy, to ryby, leszcz i karpik poszły, a jakby była sztyca, podbierak, to bez problemu. A więc przerzucamy dalej, wędkujemy, nie przejmujemy się, jest w pytkę. Marcin, nie fiknął. Zobaczcie, jaki grubiutki, fajny Japończyk. Pokaż, ładne, no ładne. Grubas, no ale większe miałem ładne. Wcześniej. No ładne są, ładne. Ładne, bardzo ładne. No szkoda, że nie złoty, nie? No taki złoty to był medalowy, no. Prawie. Chciałbym takiego złotego. Śmigaj. I wędkujemy, drodzy Państwo. Rybka odpłynęła. I machaj, będą ryby, będą. Zobaczcie, i znów pada. Ja jakieś tam schronienie nie mam. I tak to się prezentuje. A my czekamy. No i taka pogoda w tą sobotni dzionek. U Marcina ryba. Na co? Na tego żółtego chyba. Co ci mówiłem? No. Lin może być. Bo mówiłem, drenana, załóż dumblesa żółtego. Będzie ładna ryba. Chodzi? No nie widzisz? No widzę. Karp. Marcinku, karp. No tak delikatnie. Ale mówiłem, żółtą załóż, bo to wiesz, to jest dobra przynęta. To jest na karpia, na te, na dużego Japońca, lina. No wyszedł, widzę. Może amur?
Nie widzi. Co? On chyba tam był. Twój to był. Wy. Tak, ja lubię tą wędkę. No, ładnie, ładnie chodzi, ładnie. Tylko uważaj na te paty, gdzie ja wchodziłem, żeby tam ci nie poszedł. Wysoko żyłkę. No. Ładnie. No mówiłem, że się wiesz, że trzeba poczekać, aż wejdą. Bo to wiesz, nic nie bierze i twój się wywalił, tylko nie wiem co to jest. Bo wiesz, akurat... Gdzieś do brzegu idzie, to jest lekko. No do brzegu idzie, musisz. Chyba nie weszedł moje, nie. No tu jest, przy brzegu. Widzisz, gdzie żyłka wchodzi? No widzę. Tu weź go podnieś. No tak mi weszedł, krzoki. No, widzisz, jaki wir? No ale nie widzę, co to jest. Ja też jeszcze nie widzę, co to jest. Widzę, że idzie do mnie. Karp jest, poczekaj, karp, widzę go trochę. W krzaki ci weszedł. Karp jest, golec. Golec? Widzę, no trochę, tak za rysy. Niech się pokaże chociaż. No to ja też się nie podbiorę, bo nie widzę nie. go. Dlaczego nie wyjdzie? Powietrza musi złapać, no. No już go podnieść. No właśnie widzę. No ale tańczy naokoło. Zobaczcie, drodzy Państwo. O. Jeszcze, zaczekaj, muszę go zmęczyć. Ze 3 będzie miał? Może nie. No, 3 będzie miał, dobrze. Ponad 3 kilo. Nie, zaczekaj, nie na siłę. No ja też nie próbuję nawet, wiesz. Bardzo. Kogo podnieść, już go biorę. Jest pierwsze podejście i rybka podebrana. No ale zobacz, ta sama historia. Gęba rozwalona, no. No to mi zrobimy najpierw tak. Zdjęcie twoim. Tak, 3 kilo będzie miał, no puść, trzymaj. Puść. Dobra, okej. Okay. I zrobimy koledze zdjęcie. 3 kilo, 3,02. O, 3 kilo. 3 kilo. No, 3 kilo. 3 kilo, bo tarowałem. Zobaczycie zaraz. Czekaj. Wsadzę do tego wiaderka i zrobię ci zdjęcie. Przytrzymaj. No, wyjmij ją. 3. I zobaczcie, drodzy Państwo. Zobacz. No, minus 7, no, 80. Tarowane. 3 kilo. No. Karpik. Gratulacje, dajcie, zrobię fotkę. Swoim czy moim? Moi. No, daj twój. Z jakiej ty jesteś wody? Ze Słojskiej. Jaki bezczelny. Weź go, wypuść, bo go kopnę zaraz. Gdzieś tam. Idź pokoś dorosłego byku. No i rybka. Poszła. Poszła i jest pięknie. Gratulacje. Gratulacje, Marcin. No, rękę mam mokrą. Okej. Okay. Tak ci jedzie? No. No ładnie. Z klipa muszę ściągnąć. Muszę do klipa. I z klipa szybko. Podbierzesz mi? Tak. Wiesz na co? Później. Na kawkę? Nie. Na różowy? Później ci powiem co. Może nie taki bydle jak twój, ale... Ale to już nie płotki, bo to wiesz, można połowić, nie? No ja ci mówiłem, że wejdą. Chodź tutaj.
Chciałbym, żeby był piękny lin. Tylko nie karp. Miał pozłość karp. W tamto mi wchodzi. No już ci poszerzę pod tamto. Wyszedł? Nagrywa mi się? Tak. Tam jest. Karp to będzie, bo mieli ogonem. Zobacz, jakie wiry robią. Ty już masz z głowy, bo wyholowałeś, a ja... A ty holujesz. Ja holuję. Jeszcze nie widzę, nie? Ja też nie widzę. Nawet nie widać bardzo, gdzie żyłka wchodzi do wody. Przezroczysta, to nie widać tak. Ustaw się z tamtej strony, Marcinku. Karp. No już, podbieraj go. Ja już sina prowadzam. Już się go daje. Jedna próba. Dziękuję. Ryba zaliczona. Chyba nie ten sam. Nie złam sztycy. Nie, tylko chciałem tutaj, żeby przeszedł przez ten. I oto w tym... Uważaj na moją sztycę. Tam. I oto w tym wszystkim, drodzy Państwo, chodzi... Rybka zaliczona. Nie ten sam przynajmniej. Oto taki misiu, mniejszy od Marcina, ale cieszy, taki z 2 kilo i jest w pytkę. Tara. Dajcie, zasuwam. Zważymy rybkę. Tak, daje 2 kilo. 2,20. Nieduża, ale cieszy. Puść, puść. Nawet nie, 2 kilo. Bez 2 gram. 2 kilo, 2 kilo. Drodzy Państwo, ale cieszy Marcina, o kilo większy. I teraz jeszcze fotka i ryba cała i zdrowa, no bo... drodzy Państwo, wróci do wody. Gdzie się spieszysz? Było? Było się ruszać? Gdzie się spieszysz? Fotka zrobiona. Rybka zważona. Rybka zważona. Jeden weszedł w krzaki. Wcześniej na początku widzieliście, nie dałem rady, bo się zaplątał, musiałem po nią wchodzić. Drugi przy brzegu wpadł, ale w końcu jest. Jest taki nieduży, dwukilówka, ale cieszy. Cieszy, więc baja. Płyń po kość dorosłego, poważnego. Najlepiej jakbyś przyszedł z kimś, kto nam napyka, zrobi jakiś porządek, owędek. Jest pięknie. Pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu. W pytkę. Łowimy dalej. Jaś? No, ładna. No, u Marcina. Już druga taka. No, ładna, ładna. To jest pinka. No, ta ładna jest. No. Łyknęła strasznie.
No to odczepisz i... No tamta mi się tak, też mi się nie chciało podbieraka wziąć i wypięła mi się tak jak... No bo już niedługo zawijamy się jeszcze z pół godzinki, drodzy Państwo, więc zaprezentuj tylko rybkę, pokaż co jak i no zobaczcie. O, tu ją nie to co drugą. Jest coś. O, zobaczcie, taka ładna płoteczka. Dobrze, odczep ją już, nie mordujemy. Wypuść. I ja czekam na jeszcze na jakąś ostatnią rybkę, ale u mnie są przynęty duże, na większego zwierza. Albo grubo, albo wcale. Z małych przynęt zrezygnowałem, zakładam 14 mm przynęty większe. Bo cały dzień tam sypane, samego rana zauważyliście, drodzy widzowie, podsypałem ze szklanki trochę towaru z zanęty i później systematycznie na długość odmierzono na kijkach. No i skubało, skubało, skubało. No i teraz już trochę później jest, to ryba tam żeruje, chodzi, wyjada resztki, więc większe przynęty, tak aby nóż widelec, jak to mówię, dopóki przynęta w wodzie, może coś się złowi, więc czekamy jeszcze u mnie na jakąś rybkę, ale tak jak mówię, mam większe przynęty, obydwie, więc nie wiadomo, czy będzie, ale jak to mówię, czekamy, czekamy, czekamy. U Marcina kolejna płoć na pinkę. No, ładne, ładne te płotki biorą. No to jest płoć. Identyko płoć, widzisz, duże łuski. Bo jaś by miał mniejsze łuski. Ale ładne. No pokaż ją, zobaczcie. Bywa płoteczka, o która wraca. Pinka. A tu masz na większą zwierza, tak? A tu masz taką zabawę, no zobaczcie. No. Widzisz, jak jej się spieszno. Spieszno i na patelnię. Okej. Okay. Zaraz ci zabiorę ten mój przypon. Połowę ci mogę. Bo Marcin tylko przyponów nie ma. Przyponów Wega zerwał wcześniej i do mnie po przypony przychodzi. Bo jedną mam przyponówkę. 0,16 z połańca. I do mnie po przypony przychodzi tylko. No i se łowi ryby. No i znów ładna płoć. Ładna płoć, no. No to jest płoć, no. Dalej, widzisz. Pokaż. No trafione jakieś, tak jakby chorowało, ale płoć. Długi przypon, zobacz. Ile to jest? Chyba 80. 80 przypon, 16 haczyk i tam pinkę i daje radę. To wiesz, musimy się podzielić tymi rybami. Co druga będzie na moje konto. I tak ryby wracają. Długo będę smażył, no. Co drugą będę smażył, o. No i drodzy Państwo, i Marcin, jakaś zabawa jest chociaż, nie? U Ciebie. Nie narzekam. A ja mówię, grubo, grubo, czekam, czekam. Nie po to cały dzień tam punktowo ładowałem zanętę z podajnika, zostawała przy ściąganiu, aby teraz obławiać. Czekam na jakąś większą rybkę, dlatego większa przynęta, która nie interesuje płotek. Płotek nie interesuje. No zobaczymy, zobaczymy. Trzy karpiki dzisiaj były. Prawdopodobnie pierwszy, który weszedł w zaczep, w drugi, co przy brzegu z własnej głupoty bokoszem chciałem, co mi się spiął raz z leszczem, no i jeden wyholowany, co Marcin mi podebrał. Trzy karpie. No i czekamy jeszcze na coś fajnego. Więc dlatego już nie ma sensu przerzucać, bo niedługo jedziemy na Kielce, więc czekam na ostatnią rybę, na większe przynęty. Wiatr się znów zmaga, zobaczcie wszystko. I niedługo zawijamy się. Drodzy Państwo, czas kończyć tą imprezę. Zwijamy się. Marcin, coś o Ciebie. Jak na tą pogodę, zadowolony. Zadowolony jesteś. Zadowolony. Karpik był, parę amur tych Japończyków.
Jakieś tam płocie na pinkę brały, o. Właśnie. No i już jest. Zobaczcie, no i... No, pogoda mogłaby być troszeczkę lepsza. No ale wiesz, starczy już tego, bo w końcu zimno. Wszystko zjadłeś to, co miałeś zjeść i zgodniałeś chyba. Ciepłą herbatę też zjadłem. Też piłem. No i zobaczcie na koniec u Marcina. Jest? Nie jest, pójdź. I zobaczcie. No. Mój długi przypon, białe robaki i dają radę na płotki. I to była chyba ostatnia rybka z naszego wypadu. Ja też już pomału zwijam i będziemy nosić to do samochodu na parking. Drodzy Państwo, i tak to leciało, jak pokazano w filmie. Drodzy widzowie, pamiętajcie, że ja wszystkie Wasze komentarze czytam. Daję łapkę, serducho. I jak będę miał chwilę czasu, odpiszę. Nie zawsze mam czas na odpisywanie, bo wiecie, praca zawodowa, wędkowanie z dnia na dzień. No i też muszę odpoczywać w inny sposób, więc nie zawsze mam czas odpisać. Wybaczcie za to, ale wiecie, że Wasze komentarze wszystkie czytam i za nie serdecznie z góry dziękuję. No i tym akcentem leciało, tak jak to pokazałem na filmie. Pomału zwijam się. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Siema, pyza, do następnego, już wkrótce nad wodą.